Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest wasz ulubiony gracz i pogromca niewieścich małpek, Kuba. Cześć i czołem. No i słuchajcie, Kuba XP T67, żeby mieć Hellcata, a ja próbuję XP'ć wszystko inne, żeby mieć lepsze czołgi. Także będziemy grali piątki, pewno czwórki, pewno szóstki i na pewno siódemki, bo wyższych tierów nie mam. Może nawet trójkę zagramy, zobaczymy, co nam życie przyniesie. Póki co zbijamy razy dwa, a potem włączyłem też bonus, więc pogramy około, myślę, dwóch godzinek i te 3-4 odcinki zakładam, że nagramy, żeby było na zapas. Przyjacielu, gdzie jedziemy? No ty prawdopodobnie musiałbyś jechać w miasto, choć możesz się ustawić tutaj przy tych domkach, to są przed nami. Ja będę na snajpie sobie stał z tyłu, ponieważ tym razem nie wiem, T67, lecz inną jeszcze. Tylko ja mam trolla, więc nie bardzo do snajpienia się nadaje dzisiaj, więc raczej miasto. No to lecisz w miasto. A nasz oj z trollem jedzie na polany. To będą drewni jaja. Tak se strzeliłem. Przed siebie. Przestrzeliłem działo, teraz będzie celniejsze. Nie żeby coś, ale jakoś nie za bardzo sądzę, żeby takie... Ale oczywiście, że nie ma, żadnego wpływu, ale ja się śmieję. Martwi mnie tylko ta ilość czołgów przeciwnika ciężkich, a gdzie nasze leżą czołgi? Ciężkie, sam tu jestem, cudownie. No ja ci nie pojadę w miasto jeszcze. No ja rozumiem, to nie ma sensu. Trzeba jakąś pozycję defensywną przyjąć. Aczkolwiek ich czołgi ciężkie też są na polance. Ba, już są jedzone tak naprawdę. To my jedziemy dalej, jedziemy z obuciem plecy w takim razie. Znaczy ja nie mówię, że na 100% wszyscy są. Żebyś wiesz, żebyś... Ale nie, no fałkę tutaj świeci i nikogo tu nie ma, więc... Słuchaj, no jedziemy dalej, nie? Oni tą stronę tutaj ostro atakują. Ale nie trafię tak, kurde, chyba że tak. Walewo i expa. Dawaj, przeładowuj to działo. Dobrze, o expa już nie ma. Idziemy dalej. KW85 ma jakieś 200 HP. AGL-4-4. A ja walnąłem w jakiś słupek. Co za życie. Trzy, dwa, jeden. Dobrze. Wolverine, kurde, nie wiem skąd. Nie widzę gdzie. Tędy pojadę. Tog. Mareczku, bo ja tutaj długo naszego kapa tak szczerze nie... Ja wiem, no ale ja z drugiej strony ich wcisnę. No nie, więcej nie zrobię, przyjacielu. No nie, zobaczymy jak wam pójdzie. No mam więcej uszkodzeń niż tych, no dwa zabójstwa, nie?
Gdyby losowanie, to bym to jeszcze KW85 zdjął, tylko że losowanie kiepskie było. Idziesz go wyjąć? Za długo tutaj już siedzi. Mnie 4 razy spotnął. Ale 1400 obrażeń jest, także nieźle. Dobrze, to teraz, przyjacielu. Wybieraj. Z to miny dużo brakuje do wieży na tym czołgu, więc zagrajmy się domeczką. Przepraszam, napiszę do żony SMS-a. A ten z dnia kobiet, co jej życzyłeś? Och, synka. I nawet zaoferowałem swoje usługi. Masz podobne życzenia jak ja. Gdzie jedziemy? No ja ten na razie na półeczkę sobie przy kampie, zobaczymy co dalej będzie. Ja też mogę na półeczkę tym czołgiem, bo on ma dobrą lufkę. Chodźmy na półeczkę w takim razie. Ja nie wiem, czy spotę jakimś środkiem pojedzie. No to, to zobaczymy. To zobaczymy, już nie ma wyjścia. Zobaczymy. W tej pokoju mam 18 stopni ciepła, a się otrząsnąłem przed chwilą z zimna. No nie wiem, co ci powiedzieć, ja jadę. I mi jest ciepło, a mi jest znowu gorąco, bo mam długą, założyłem sobie koszulkę z długim rękawem i tak. Marko, tylko tak może względem informacji, żeś mnie czasem nie popchnął całkowicie przypadkowo. Nie, ja jestem z drugiej strony, więc spokojnie, przód, tył, nie będę inaczej jechał. Kurde, uciekł, no. Nie, on dostanie spota, jak tam podleci. Nie ma co strzelać w takim razie. Ale na nic innego nie będzie miał przestrzału. Chyba, że pojadę w inne miejsce. Nie wiem, czy nie jechać na jedynkę. Im tam pomóc. Tam na razie widać, aby jeden czołg przeciwnika i to może być więcej. Patrz, nie, na górze są. Dostał ten, co tam chyba siedzi. Chyba dostał. O! Fajdol się pojawił. Widzę. Trzymam Zeza. No wyjedź za skały. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dawaj, no. No znaczki nie masz co nie, znaczy siatki nie masz co nie? Nie. Pojadę w inne miejsce po prostu. O nie, ja się ruszyłem i mi siata zeszła. Patrz, lewą stronę nam pocisnęli, może tam pojadę. Jak też możesz tam jechać, ale tam jest KW trójka PMT. No ale co poradzić, no tutaj mogę stać za zjadą z boku, no. Może też mogę w sumie. Ja wskoczę z tobą tam, chodź, pojadę z tobą. Chociaż ustawmy się może defensywnie. Tutaj? Znaczy ja chcę sobie wskoczyć tutaj na górkę, choć zjazd tym czołgiem będzie dość ciężki. No oznakujcie ich, kurde, no nikogo nie widać.
Się kapują, ale nie skapują przecież minuty. Ten dziadu, ja go chciałem zabić. Ja już jestem perfekcyjnie w telefonie, więc wiesz, ciężko ci będzie szybciej ode mnie. Kawa trójki nie przebije. Ty nie. Tygryska, tygryska. Ty jeszcze wyjechał za tych budynków? Jest. Weszło za 200. Albo to twój strzał był, nie wiem, bo mi się w ogóle nie nalicza ten uszkodzenie. Ja tam robię swoje. No, ale bitwa się już skończyła. Trafiłem tego tygrysa, ale chyba mi nie naliczyło, bo już było zero na kapie, ale dupa. Tutaj gdzie ja stałem jest bardzo fajna pozycja, tylko do tej pozycji trzeba mieć siatkę maskującą. A widziałeś, jak podjechałem sobie? Mhm, widziałem. Co teraz, kolego? Wybieraj, ja tam się dostosuję. Czekaj, zobacz, ile tu mi brakuje jeszcze. Kurde, wiesz co? Pociśniemy trochę piąteczką. O nie, przepraszam, nie w tym. No dobra, możemy jeszcze raz to. Nie, bo chciałem. Crusadera, brakuje mi chyba 2000 do szóstki. No to zagramy tymi, będzie zagramy sobie ze spokojem piątkami. A czy mogę chyba już. Nie mogę. Brakuje mi 1000, ale szkoda wolnego expa na to, nie? To lepiej jednak pograć więcej. Chyba się wtedy nie wiem, co być, czy tego Crusadera sprzedać, czy go zostawić. Nie, bo nie ma miejsca w garażu, muszę go sprzedać. No to też będzie troszeczkę ciężej o damage. I co, idziemy wodą? No znaczy ja się mogę przykampić na wodę, ja nie mogę jechać typowo na wodę. No i nie bądź mięczakiem. Znaczy wiesz, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o górną płytę, to ja mam bardziej opancerzoną od twojej. Tylko ja mam więcej takich punkcików, gdzie można trafić, bo te wszystkie karabinki z przodu do przebicia od razu. No nie wiem, jak chcesz. Ja jadę wodą, bo nie mam chyba alternatywy za bardzo. Na 9 tiery to ja mogę tylko tam jechać. I tak będzie ciężko. Chociaż ST1, tak szczerze, on się może pokusić na jazdę na wodę. Bo to jest dość szybki, kurde, ciężki. To wiesz, on się może skusić. Ale my tutaj będziemy mieli jak Tigerkę, to jak ona łupnie, to i na wodę. Dobra, śmigamy. Tak, gdyby to działko miało tak z półtorej sekundy jeszcze ten. Kurde, no nie trafiłem. Defuj. Tam jest obiekt 430, to jest jeden z najlepszych dziewiątych kierów. Pięknie. Spokojnie, jak tutaj zaraz będę stukał. Nie mogę tak lufo opuścić, no. Jeden z nich już się będzie bał wyjechać. Taki obiekt jest tutaj. Wow, to ty zapomnij, że ci obiekta przebije, chłopie. Niestety, Marku, nie żeby coś, ale tutaj oni wszyscy przyjechali. Ja wiem, więc, ja wiem, czuję to. A to ile tu jest czołgów w ogóle? Patrz, a miasto jest puste. Ale nam zrobili gangbang po prostu. Muszę jak najszybciej sobie tutaj za góreczkę wjechać, już będzie dość
Spoko. A czemu nasze ciężkie stoją w tym tym? No widzą, że jest puste. Tylko małpa potrafi odbijać tyłkiem. No bokiem to już nie, no bez przesłów. Ten uciekł. Co to jest za dzik? Co to jest za czołg? LC FN90 pewnie. LC, no, ale jakiś śmieszny. No, przyjemny w grze, to jest piękne. Że jak on ci się przyklei do czołgu ciężkiego, to czołgi ciężkie nie potrafią opuścić na niego lub w ogóle. Nie, żeby coś, Marku, co nie, ja wiem, że ty tam robisz te screeny. Nie, nie, ja oglądałem, bo oglądałem bitwę, bo ten AMX fajnie jeździł, fajnie grał. Przepraszam, już wracamy do piąteczek, proszę. Ja takie, jaką piąteczkę będę wybrać i chyba zabiorę to. Niech się pierwsze perki robią. No ja miał załogę perkową, wrzuciłem do Shermana zamiast tego Crusadera, ale chyba to zmienię. Zresztą szkoda mi trochę tego hajsu. Ja ci powiem tak, ja na przykład mam 3 perkową na 8 i mam zamiar być na tym T6-7 jak najwięcej perków, bo to jest naprawdę, on jest przyjemnym czołgiem, tylko dość trudnym do opanowania, ale jak się go opanuje, to naprawdę ładne wyniki można. Gdzie jedziemy, przyjacielu? No wątpię, żebyś chciał się bić z M6, ponieważ ona macie na 2-3 strzały, więc pojedziemy sobie w lewo. Dobrze. Przekonałeś mnie. Oczywiście pamiętaj złotą zasadę, nie bój się przepychać czołgów swoich. Piękna zasada. Podoba mnie się. To nie strzeliłem. Ten koleś za tobą. Widzę, jak to strzela. Nie, ja nie strzelałem. No fałka. Jakby zrobił tutaj dość szybki podjazd do mnie, to by było w miarę spoko. No jadę, jadę. Ja nie mogę szybciej, no. Ty masz czołg lekki, a ma niższy ciężar czołgów, że szybciej od ciebie, no. To nie jest lekki. Mówiłem ci, nie kupuj lewego paliwa. No i chrzczone było. Ksiądz pochrzcił. No i oni są zatrzymani, no, oni już tutaj na góreczkę nie za bardzo będą chcieli wjechać. Nigdy nie mogę go przebić. Marku, ale przy celu nie ma sensu, wiesz, oddawać pustych strzałów. To 6-7? Tak, tylko ja sobie wskoczę tutaj, żeby mieć bardzo przyjemny przestrzał. Mój cion! Z M6 byś musiał pomóc. Ja go teraz postawię na... Łupaj, łupaj, ile fabryka dała? Gąską mu zdjąłem. Też nie wiem, czemu go przebił, ale to już inna kwestia. Nie, nie, M6 akurat przebić byś przebił, tylko on widzisz co mi zrobił, mi na strzała zabrał przy czwarte życie. I tu o to chodziło, żeby nie dać się go, nie dać się mu uderzyć. Wszyscy odbijałem w prawo. Spoko, no tutaj wszyscy po akcie idzie, tam tak nie dojadę, więc po co mam tam jechać.
Tak jadę im na plecy. A ja się wyjadę do bitwy, ale... Ja już mam lepę. Co nie dojedziesz? Co nie dojedziesz? Już jedziemy tam po nich. Nie, no wiem, że nie wyjadę. Ale wygraliśmy, kurde, w ładnym stylu. No to była akurat ładna bitwa, jedna z tych fajniejszych. Dużo, dużo gwiazdek nie będzie, ale wygrana to ponad 400 będzie, 500. No dobra, 700. Zobaczmy, jak to wygląda z zakupem. Czek, co proszę, 125. Ile ty dostałeś? Ale mam pokazy dwa, nie? No, no to teraz to już jasne. Ja tak spojrzałem, ty masz 130 damage, a mam 1000, ja dostaję 600. Bo coś mi tutaj nie pasowało. Ja mam razy dwa, przyjaciel. Jeszcze raz piątki? Co, nie ma sensu chyba wolnego expa dawać, nie? Na żeby kupić komuera, chyba bez sensu. Nie ma sensu. Mam, 20, mam teraz 21,200, no ty startujesz, więc... A 25 potrzeba, no ale z wolnym mam 25 prawie. No to może to lepiej tylko pograć więcej. No lepiej zagrać te 5-6 bitewek więcej i mieć tak naprawdę, wiesz, za darmo. Szczególnie, że mi się tym czołgiem dobrze gra, to trzeba korzystać. Ale jestem ciekawy Cromwella. Znaczy Cromwella to już jest, wiesz, to już jest. Całkowicie inaczej się nim gra. Ale Cromwell jest też średnim czołgiem, tak? Tak, tylko Cromwell jest pod taran. Twoim zadaniem jest zrobienie jednego perka pod taran, jednego perka pod umiejętności, czyli braterstwo broni i full taran i po prostu wjeżdżać w przeciwników. Nie strzelać, tylko wjeżdżać. Cromwellem z tarana ten czołg mój jesteś w stanie na sam taran zabrać, bez problemu. Czyli pod Cromwella trzeba mieć osobną załogę z opcją terena. No znaczy najlepiej braterstwo broni, bo braterstwo broni też ci da po prostu, wiesz, umiejętność i jeżdżenia, tak jak szybciej się będziesz rozpędzał, wiesz, wjedziesz w jednego starana, to będziesz mógł szybciej stamtąd ruszyć i jechać po kolejnego. Śmigamy gdzie? W prawo, w lewo? Znaczy ja na razie na lewo na kampę sobie pojadę, zobaczymy co dalej, ja będę na linii 9. To ja tam pojadę, coś poudaję, że świecę. Znaczy tak też nie za bardzo agresywnie. Bo jak ja widzę, jak tutaj nasz Cromwell jedzie, że on jedzie obok mnie, to mi się to nie śmie. Ja po prostu wiesz, nie ma sensu, żebym ja jechał na pierwszej linii okien. Puściłem pana Cromwella pierwszego. Postawiłem na gąsce T-485. Kurde, nie widzę go. Ja pędzę. Jak on stoi, chyba z drugiej strony wystaje. O Jezus, usta mnie zdjęło na strzała. A skąd tak mniej więcej? Z górki. Widać jest. Koło tego 85 powinno stać gdzieś. No tego Cromwella też zdjęli. Dobrze, no popatrzmy jak Kuba gra i będziemy kończyli odcinek. No ale chyba odcinkiem
takim, który stworzył tytuł, sytuacją, która stworzyła tytuł tego odcinka, to jest ten gangbang, co graliśmy na siódmych tierach, co nam zrobili po prostu na tym moście. Było straszne. Jeden, sześć, o kurde. Trzeba się brać do roboty. Już Kuba się odpalił. Problem jest taki, że ja nie mogę przyjąć buły. Panie, przejmuj. No jeszcze tą KW2 by dobrze było skończyć. Co on to antylegię musiał zrobić? Niezły typ. Pewnie się ustawił jak za przeproszeniem idiota i nie miał przestrzału. Patrz, ale we mnie akurat rypnął. Kozaczek. Oddam ci. Kurde. Nie, nie ma sensu taka wymiana. Z twoim pancerzem jak w Trabancie, to tak. Niech ruszą tyłki. To lekko ich pokonamy. Arta jedzie po ciebie chyba. O, tam trwa tyle, że to się akurat nie boję. Ja się teraz najbardziej boję tego Churchilla. On na ciebie nie patrzy chyba w ogóle, tylko tam w górę. Bo on się z tym Aegelem ciupa. No nie. Excelsior? Susto. No, to samo co mnie zabiło. Dobrze, kochani. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, Kubusiu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja też wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka, hej!